Dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kulturalne inspiracje miesiąca i opowiem Wam o tym, czego doświadczyłam. I standardowo zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach również dzieliły się tym, co przeczytałyście, co zobaczyłyście, co Was zachwyciło. Ja zacznę od tematu tytułowego, bo wydaje mi się, że z moją mamą zostałyśmy oszukane i jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie. Mianowicie na początku lutego z moją mamą pojechałyśmy do Gdańska na lwowski balet Jezioro Łabędzie. Bilety kupiłyśmy prawie rok wcześniej, więc w ogóle czekałyśmy, byłyśmy podekscytowane. Kupiłyśmy również droższe bilety po to, żeby więcej widzieć, żeby było nam przyjemniej. Były to miejsca w drugim rzędzie, więc spodziewałyśmy się, że jeżeli nikt bardzo wysoki przed nami nie usiądzie, no to będzie po prostu znakomicie. Dopiero drugi raz doświadczyłam baletu i co prawda myślałam, że to będzie Gdański balet, doczytałam, że lwowski, natomiast to jest moje właśnie drugie doświadczenie z baletem i drugie z baletem lwowskim. Wcześniej byłam w Elblągu i opowiadałam Wam tam o śmiesznej sytuacji, w której panie siedzące za nami nie mogły uwierzyć, jaki to wstyd, że podczas baletu się klaszcze po każdym akcie, po każdym występie, po każdej scenie takiej baletowej, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. Wtedy wydarzało się to w naszym Elblągu, na takiej dużej, sportowej, widowiskowej hali, która rzeczywiście nie była przystosowana do takiego wydarzenia. My siedziałyśmy bardzo daleko, siedziałyśmy po ukosie, a mimo wszystko byłam wtedy zachwycona. Widziałam wszystko z daleka i dzięki temu wszystkie te ruchy były takie płynne, takie co do milimetra idealne. Wszystkie te nóżki zostały, były podnoszone w tym samym momencie. Ręce, po prostu głowa, no każdy ruch był doskonały. No ale tym razem właśnie postanowiłyśmy oglądać to z bardzo bliska. I ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że my okej, siedzimy w drugim rzędzie, natomiast organizatorzy postanowili postawić jakieś 15 rzędów przed nami, tak jak na apelu szkolnym, czyli po prostu na płycie zostały postawione rzędy i zastanawiałyśmy się, w jaki sposób ci ludzie mają cokolwiek widzieć, kiedy scena jest praktycznie na tym samym poziomie, co oni. I ja zazwyczaj, jeżeli na przykład chodzę do teatru czy na inne takie wydarzenia, no to nie mam problemu z tym, że nie będę widzieć nóg. Natomiast na balecie wydaje mi się, że było to najważniejsze. No i byłyśmy takie trochę niezadowolone, no ale wiecie, my jakby podchodzimy do życia bardzo spontanicznie i z radością, więc znaczy, okej, inni mają gorzej, ci co siedzą tam na tych miejscach, jak na apelu szkolnym, no nie będą nic widzieć, więc dobrze, że my chociaż będziemy widziały twarze. W ogóle jakiś absurdalny pomysł był tej sali i tego przedstawienia, ze względu na to, że sala była tu, że scena była tu i tutaj jeszcze, a nawet za tą sceną były miejsca. I rozumiem, kiedy jest koncert, kiedy jest coś takiego niewymagającego, kiedy można zamknąć oczy i słuchać muzyki, no to rzeczywiście to aż tak nie przeszkadza. Natomiast tu, no wydaje mi się, że to jest jednak widowisko, na które trzeba patrzeć. I powiem Wam szczerze, że ja widziałam normalnie ludzi dotąd i one sobie tak skakały tutaj, wiecie. I no coś takiego. I nigdy w życiu nie byłam tak znudzona widowiskiem na żywo. Nigdy. I po prostu poszłam na przerwę i mówię do mamy, no jestem znudzona, ale to tak fest znudzona. Szłyśmy na salę w trakcie spektaklu, to znaczy przed spektaklem, chwilę przed zgaśnięciem świateł i widzieliśmy, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo wolnych miejsc, co jest zaskakujące, bo nie wiem po co były te dostawki, skoro były normalne miejsca. Rozumiem, że organizatorzy chcieli, żeby tych ludzi przyszła cała masa, ale skoro nie przyszła, no to w ostateczności mogli te krzesełka zlikwidować i ludziom zaproponować inne miejsca. Natomiast to się nie wydarzyło, ale moje czujne oko dostrzegło w rzędzie chyba czwartym czy szóstym dwa miejsca centralnie na środku, które były puste, więc na drugi akt zdecydowałyśmy się przejść tam. No i już było lepiej, już jakkolwiek widziałyśmy te nogi, ale skumajcie, że szósty rząd, a ja nadal
te stopy tak widziałam, jak się tak wychylałam. No jakaś tragedia, po prostu tragedia. No i wyszłam z tego spektaklu taka trochę wkurzona, bo dodatkowo, że ja nie widziałam, to jeszcze scena była tak malutka, że często te baletnice sprawdzały, czy rzeczywiście, czy na pewno nie spadną z tej sceny. Tak musiały jakoś troszkę minimalizować te swoje ruchy. No jakaś tragedia w ogóle. No i właśnie po wyjściu z tego spektaklu, z tego baletu, miałam taki, wiecie, nastawienie bojowe. Chciałam napisać do organizatorów, żeby zwrócili mi chociażby tą kwotę, tą różnicę między tymi najgorszymi miejscami, a tymi, które miałyśmy my. Ale jakoś tak mijał dzień za dniem i zapomniałam o tym. Nie napisałam. Teraz już jest pewnie za późno. Ale po prostu osądźmy to tutaj. Czy zostałyśmy wykorzystane? Uważam, że tak. Jestem ciekawa, jak uważacie wy, bo uważam, że kulturalne miejsce, kulturalne wydarzenie cechuje się tym, że ludzie nie są wykorzystywani. To znaczy, no jakby to jest takie marzenie ściętej głowy, bo myśląc o tych, którzy tworzą sztukę, to oni są wykorzystywani bardzo. Właśnie jak się ogląda jakieś filmy zza kulis baletu, tancerzy, nawet aktorów czy innych właśnie takich artystycznych zawodów, no to jednak tam jest rzeź, więc może oczekuję jakichś nie wiadomo jakich wspaniałości od kulturalnych miejsc, no ale rzeczywiście jak idę, jestem ubrana, chcę doświadczać, chcę się wzruszać, no to wydaje mi się, że ktoś, kto pracuje w sztuce, powinien zachowywać się kulturalnie, a to zachowanie kulturalnych przez organizatorów uważam, że nie należało. Siedzenie w pierwszych rzędach na balecie jest najgorszym pomysłem na taką osobę, jaką jestem ja, bo zauważyłam to tak pierwszy raz, że strasznie empatyzuję, strasznie obejmuję taką troską tych, którzy występują na tej scenie. I kiedy siedziałam w takiej ogromnej odległości i tylko widziałam, że podnoszą te nóżki, że sobie na tych paluszkach skaczą, że tutaj sobie układają jakieś formy, to miałam tak, to byłam wzruszona. Przez cały spektakl byłam wzruszona i po prostu zachwycało mnie ludzkie ciało. Przerażało mnie też, ile to wymaga pracy. Natomiast wydawało mi się, że to jest nadludzkie. A teraz siedząc w tym drugim rzędzie, albo nawet w tym szóstym, bardzo blisko, to ja strasznie widziałam, jak te baletnice po prostu stojąc na tych paluszkach i zastygając w tych swoich przepięknych pozach, umierały z bólu, ledwo wytrzymywały, no i właśnie się kiwały. I jak była ta za mała scena, że oni, czułam od nich taki stres, że oni zaraz z tej sceny spadną. Pierwszy rząd był po prostu absurdalnie blisko i wiecie, pod łzy, zmęczenie. Jednak to są ludzie, więc oni nie są zsynchronizowani jak w grze komputerowej, więc były jakieś takie małe omsknięcia, no i jakby to jest normalne, bo to są ludzie i to jest w tym fantastyczne, ale ja skupiałam się tylko na tym, że chciałam do nich przyjść, ich przytulić i powiedzieć, nie musisz tego robić. Nie musisz do mnie tak tańczyć, proszę cię, sobie usiądź i poopowiadaj, co tam u ciebie, jak tam ci się tańczy ten balet, jak wyglądają próby, proszę, po prostu możesz stanąć na dwóch stopach, mi to naprawdę nie przeszkadza, nawet tych stóp nie widzę, więc po prostu odpocznij. I to było dla mnie zaskakujące, samą mnie to zdziwiło, że nie mogę się zachwycać tym baletem, tylko właśnie tak strasznie im współczuję tego bólu, na który się decydują. Bardzo, bardzo ciekawe. Więc gdybym teraz, a na pewno to się wydarzy, szła na mój kolejny, trzeci balet, to na pewno gdzieś z daleka. Chcę to oglądać z daleka. Po pierwsze, z daleka na pewno będę widziała stopy, z daleka nie będę widziała ich cierpienia i z daleka będzie mi się to wydawało nieskazitelnie równe. Balet lwowski polecam, ale nie jest to taka pewność, z którą mogę wam coś zarekomendować, no bo to jest drugi mój balet w życiu i drugi lwowski, ja się na balecie nie znam, na ten moment mi się podoba, ale czuję, że można więcej, a na pewno można doświadczać tego na specjalnych salach operowych. My jakoś tak dziwnie wybieramy, mam nadzieję, że następnym razem już nauczono na swoich błędach
wybiorę doskonale. Zanim przejdę do książek, to w tym miesiącu miałam jeszcze jedno wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy z Piotrem. To wydarzenie odbywało się w Elblągu i byłam w ogóle zaskoczona, bo w naszym światowidzie, w takim centrum kultury, odbywał się wykład o designie. I powiem wam szczerze, że ja na takie rzeczy, to jak jeszcze byłam młoda i szalona, to specjalnie jeździłam do innych miast. Potrafiłam pół dnia spędzić w pociągach, żeby tylko właśnie na te kilka godzin dojechać gdzieś na coś fajnego. Teraz, kiedy po prostu dojechanie na miejsce zajęło mi 3 minuty, to tak nawet mi się nie chciało trochę jechać, przyznam wam szczerze, bo nie było tej całej otoczki. Natomiast spotkanie było bardzo ciekawe. I prowadzone było przez Annę Salak i miało dotyczyć trendów na 2024 rok we wnętrzach, właśnie w designie. I z Piotrem myśleliśmy, że doświadczymy jakiegoś niesamowitego uniesienia, wejdziemy w taką strefę ludzi, którzy zdradzą nam tajemnicę, co będzie w trendach. Okazało się już po czasie, bo to wydarzyło się prawie miesiąc temu, że to jest wszystko to, co zaobserwowalibyśmy sami. Bo w trendach będzie metalik, w trendach będzie czerwo, czyli czerwono-bordowy. Z trendów wychodzi już kobalt, czyli ten taki piękny niebieski. Z trendów zmienia się boho, które już jest totalnie passé. Na styl, który został stworzony po to, żeby wykorzystać to, co już w boho jest, ale jednak zmienić to na to, żeby ludzie poczuli świeżość i elegancję, oczywiście znika cały glamour, no i tak dalej. No i wszystko to było bardzo, bardzo typowe i takie, które sami byśmy już zauważyli. Natomiast ciekawe było to, jak do sklepów wnętrzarskich są wprowadzane właśnie nowe kolekcje, nowe, zupełnie inne style, jak są wyprowadzane style, jak zostawić starego klienta, ale wprowadzić również nowego. Anna Salak jest ogólnie dekoratorką wnętrz pod sesje zdjęciowe. Dobiera tam wszystkie dodatki, tak żeby to było w trendach, żeby pasowało właśnie do katalogów, do magazynów wnętrzarskich i tak dalej. Więc ona w tych trendach musi siedzieć po to, żeby pomagać właśnie markom i sklepom z dekoracjami do wnętrz i zajmuje się od jakiegoś czasu Home and You, czyli sklepem, który po prostu świeci jak diament, jest totalnie glamour, no i do którego my na przykład z Piotrem od lat już nie wchodzimy, a jeżeli wchodzimy, to tylko po to, żeby zobaczyć coś innego niż to, co nas interesuje. No mnóstwo króliczków, mnóstwo takiego... Teraz mówię, że króliczków, bo przychodzi Wielkanoc, natomiast mnóstwo zmian co do pory roku, co do jakiegoś święta, co do jakiegoś klimatu, co jest no, dla mnie dosyć zabawne, bo ja nie dekoruję domu na każdą okazję. Nie kupuję nowej mydelniczki, nie kupuję nowej solniczki. Kiedy teraz jest Wielkanoc, to w moim domu nie ma królików. No postanowiliśmy wczoraj z Piotrem pójść do tego Home and You i zobaczyć, co tam Salakowa pozmieniała i czy rzeczywiście widać jakieś różnice. I powiem wam, idźcie do Home and You. Po prostu jak przejdziecie te główne stoły z króliczkami, z innymi rzeczami i wejdziecie na boczne regały, przynajmniej w Elblągu tak to wygląda, to tam się dzieje absolutna magia i rzeczy są przepiękne. Przepiękne, takie właśnie modne, takie nowatorskie wręcz, no bo ja jeszcze takich rzeczy aż tak nie widziałam. Właśnie zauważam je dopiero gdzieś w internecie, że to jest jeszcze zupełnie nieoklepane. Filiżanki, kubeczki, przepiękne lampy, przepiękne obrazy i dużo fantastycznych rzeczy, które zupełnie nie są w tym klimacie Home and You starego, nie są glamury, nie są kiczowate, nie są świecące. Oczywiście to ludziom się może podobać, mi się to natomiast nie podoba. I to, w którą stronę teraz idzie Home and You, jest znakomite. I my co prawda wczoraj nic nie kupiliśmy, choć chcieliśmy wyjść z pełnymi siatami i myślę, że jeszcze sobie tam wrócimy, porobiliśmy fotki. I jeżeli te rzeczy będą z nami rezonować, to na pewno się na nie skusimy. I nie chcę was zachęcać do konsumpcjonizmu, ale zachęcam was do pójścia i sprawdzenia, bo może czegoś teraz szukacie,
może coś Wam się spodoba, znajdziecie po prostu odpowiedź na swoje potrzeby, bo ja jestem na tym etapie, że jeżeli miałabym coś tam kupić, to musiałabym coś wymienić. Nic na ten moment aż tak bardzo nie potrzebuję, więc dlatego też się powstrzymałam. I moim sposobem na radzenie sobie z konsumpcjonizmem jest to, że robię zdjęcie. Robię zdjęcie, a potem się zastanawiam, czy to chcę, czy o tym myślę, czy tego potrzebuję, czy mi się to tak na maksa podoba i czy to przetrwa ileś tam lat u mnie. Oczywiście nie jestem w stanie zawsze tego przewidzieć. Czasami coś kupię i jednak się nie sprawdzi. Natomiast nie biczuję się za to, ale rzeczywiście no bardzo, bardzo, ale to bardzo rzadko wchodzę gdzieś do sklepu, widzę rzecz, której nie potrzebowałam i ją biorę. Więc z tego jestem bardzo dumna, to mi się bardzo podoba. A teraz przechodzimy do książek, czyli naszego ulubionego działu, w którym najbardziej jesteśmy rozemocjonowane. I słuchajcie, 6 książek w tym miesiącu przeczytałam, jednej tu nie ma i zacznę od niej, czyli od Chłopek. I Chłopki to jest książka, która została mi przez Was polecana milion razy. Ja ją już, nie wiem, no w momencie, kiedy weszła do mojej biblioteki, zapisałam się na listę oczekujących i czekałam, aż się doczekałam. Natomiast doczekałam się w momencie, w którym naprawdę nie miałam ochoty na tę książkę. Nie miałam ochoty jej czytać, musiałam ją też oddać bardzo szybko, no bo była nowa osoba, która na nią czekała, a po niej pewnie jest cała lista również zapełniona. Tego, co dochodziły do mnie różne komunikaty, ta książka to jest książka o naszych babkach. I tak ona jest promowana, ale też w tym odnajduje najwięcej zachwytów. No a ja tych zachwytów nie mogłam odebrać do siebie, ze względu na to, że moja babcia nie była chłopką, jej mama nie była chłopką i jej babcia prawdopodobnie również nie. Mój dziadek, no i moja babcia mieszkała w mieście. Mój dziadek mieszkał na wsi, ale z tego, co tam teraz grzebie, no to był bardziej mocno bogaty niż biedny. Więc czasami opowiadał mi o tym, że musiał chodzić z bydłem i je wypasać. No i rzeczywiście w tej książce znalazłam informację, co tam się działo. Co te dzieci, które musiały wypasać bydło, robiły. No to jest straszne i czuję, że właśnie ten jeden malutki fragmencik, który znalazłam w odniesieniu do swojej rodziny, bardzo ze mną rezonuje, myślę o tym często, właśnie wracam pamięcią do tych opowieści mojego dziadka, no i rzeczywiście to jest mocne, ważne i dla mnie rozwijające trud życia mojego dziadka. Natomiast no, on nie był w tym osadzony jakoś mocno, a moja babcia nie była w tym osadzona wcale. Ale czuję, że gdyby oni byli osadzeni w tym mocno, to ta książka byłaby dla mnie znakomita. A taka nie była. No znudziłam się... Czy ja się znudziłam? Nie chciało mi się po prostu jej czytać, ale jakąkolwiek książkę bym wtedy wzięła w ręce, to mi się po prostu nie chciało czytać, a musiałam ją przeczytać, bo inaczej czekałabym jakiś rok na to, żeby znowu na tę pozycję się zapisać i się do niej dobrać. No to po prostu nie jest książka dla mnie. Wiem, że ona jest znakomicie napisana, wiem, że ona jest potrzebną książką, ona też osadza naszą polską historię w jakimś miejscu i możemy się tej historii dowiedzieć i ona jest przedstawiona w bardzo przejrzysty sposób, dobrze napisany, jest mnóstwo zdjęć i powiem Wam, że właśnie patrząc na te zdjęcia, jak gdzieś wcześniej, gdziekolwiek takie fotki mi się wyświetlały, to zupełnie inaczej do nich podchodziłam, że o, dzieci, tutaj akurat, nie wiem, z łopatą uchwycone na zdjęciu i nie miałam takiej perspektywy, że one nie zostały do tego zdjęcia ustawione. One były tam przed i były tam po i tak wyglądała ich codzienność i to było brutalne i to było straszne i rzeczywiście to mi pokazało głębię tego zdjęcia, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ja jestem ciekawa, jak Wy odebrałyście tę książkę, bo jestem przekonana, że mnóstwo z Was tę książkę czytało i na pewno wiele z Was zachwyca się nią, ale też jestem ciekawa, jak to rzutuje na Waszą relację z babciami. Czy właśnie macie babcie, czy macie kontakt ze swoimi babciami, czy babcie Wam opowiadały o swojej historii, o tym, jak żyły, o tym, jak właśnie pracowały w polu. Książka właśnie osadziła Was gdzieś we własnej
rodzinnej historii, czy czym dla Was była. Bo ja na przykład uwielbiam chodzić do mojej babci i słuchać jej historii o wojnie, jej historii o życiu, domu z kochającym tatą, z mamą, o tym jak chodziła do piekarni wypiekać chleb, o tym co jedli, o tym jak chodziła do szkoły, ile tam było w tym wszystkim trudu, ale też jakiegoś takiego spokoju i ogromnej miłości rodzinnej, więc tak to wygląda. Więc czy czasami, jeżeli coś mi się nie podoba, na przykład nie podobał mi się film Chłopi, to dostaję takie komentarze: chcesz na siłę być kontrowersyjna, ale nie, nie chcę. Wiem, że teraz też może dostanę takie komentarze: jak ci się to mogło nie podobać? Coś tam. No, ludzie są różni i ludziom się podobają różne rzeczy. Jeżeli coś się podoba ogółowi, to nie znaczy, że każda jednostka również, i jeżeli są jakieś rzeczy, które się ogółowi nie podobają, to ja też nie mam problemu z tym, żeby przyznać, że akurat mi się to podoba. Taka jest sztuka, że można sobie wybierać i doświadczać własnych rzeczy, więc na spokojnie nie uważam, że przez to, że powiedziałam, że Chłopki nie trafiły w topkę moich książek, nagle mój film i YouTube się wybije i będę miała 100 tysięcy wyświetleń pod tym filmem. Prawdopodobnie ten film nie zdobędzie dużo wyświetleń, nie dlatego, że mi się ta książka nie podoba, tylko po prostu dlatego, że mówię o sztuce. Ale bardzo mnie rozbawiło, jak ostatnio właśnie pewna osoba napisała, że na siłę chce być kontrowersyjna, bo nie podobał mi się film Chłopi. Ale z książki Chłopki wyniosłam fantastyczną inspirację, ze względu na to, że w Chłopkach chwilunie, po prostu jedno zdanie, było o Katarzynie Surmiak-Domańskiej. Wypożyczyłam jej 3 książki. Zrobiłam to dlatego, że Katarzyna Surmiak-Domańska jest autorką książki Kieślowskie zbliżenie, która jest takim reportażem, biografią na temat właśnie Kieślowskiego, jego filmów i jego historii. I to jest najlepsza książka biograficzna, właśnie taki reportaż, jaki czytałam w życiu. To jest po prostu mistrzostwo świata, to jest arcydzieło, więc teraz też przybliżam ją Wam. Jeżeli jej nie czytałyście, to bardzo serdecznie polecam. Jeżeli nie znacie Kieślowskiego, to tym bardziej, bo ta miłość może po prostu się po tej książce narodzić i będziecie chciały obejrzeć wszystkie jego znakomite arcydzieła. Więc pomyślałam, skoro osoba potrafi napisać tak genialny reportaż, to biorę się za kolejne polecenia właśnie Chłopek. Wzięłam się za Czystkę. Tyle, że ja tę Czystkę źle zrozumiałam, bo wydawało mi się, że w Chłopkach ona była tak krótko streszczona jako książka o kobiecie, która postanawia napisać książkę o swoim dzieciństwie, o swoim wychowaniu przez chłopów, jako taki eksperyment społeczny. Tak się nie stało. Czystka to śledztwo genealogiczne prowadzone z dystansem niepozbawionym czułości. No i rzeczywiście Katarzyna Surmiak-Domańska postanawia odkryć swoją przeszłość, odkryć przeszłość swojej rodziny, swojego ojca, swojej matki, która jest trudna, brutalna i z którą chce się zmierzyć. I to jest bardzo, ale to bardzo dobra książka, ale luty to naprawdę nie był miesiąc dla mnie dobry pod względem czytania. No i historia jest bardzo brutalna w wielu momentach, przez to, że osadzona jest w historii danej rodziny z imionami, z nazwiskami, z datami, no to dla mnie było to trudne, ale niewątpliwie jest to książka dobrze napisana i jest to dobra książka, dobra historia, dobry problem poddany badaniu. No ale ja się nastawiłam na coś innego, więc ona mnie rozczarowała, mimo że nastawiłam się na coś, co w ogóle nie istniało, czyli właśnie na ten eksperyment społeczny, w którym wyobrażałam sobie, że ta pisarka wróci do swojego dzieciństwa i zacznie nam opisywać, jak była wychowywana przez ludzi, którzy chcieli ją właśnie wykształcić, nie chcieli z nią rozmawiać o uczuciach, o rzeczach nieistotnych, tylko właśnie nauka, inteligencja, wykształcenie.
A no, okazało się to czymś innym, więc to tylko i wyłącznie mój problem, a nie tej książki. Ale potem wzięłam się za Mokradełko. I Mokradełko podobało mi się bardzo. To jest w ogóle reportaż, moim zdaniem 10 na 10. Temat, jaki porusza, sposób, w jaki zostaje ten temat rozwinięty, poruszony i to wszystko, co się tu wydarza. Bo Mokradełko to jest reportaż o kobiecie, która mieszka w małym miasteczku i postanowiła w pewnym momencie napisać książkę pod pseudonimem o swoim brutalnym dzieciństwie i o tym, jak molestował ją i wykorzystywał seksualnie ojciec od najmłodszych, nawet no najmłodszych lat, ale takich totalnie najmłodszych. I ludzie z tego miasteczka w jakiś absurdalnie szybki sposób odkryli, o kogo to chodzi, mimo że pseudonim był zastosowany. Nie zaakceptowali tego, nie uznali jej za ofiarę, uznali, że wymyśla, że nie zachowuje się jak ofiara, bo mają konkretny pomysł na to, jak ofiara powinna się zachowywać i dla nich jest jeden, jedyny szablon osoby. Katarzyna Surmiak-Domańska postanawia z tymi ludźmi porozmawiać, z sąsiadką, ze szwagierką, z matką, z samą zainteresowaną, z samą bohaterką, no i z ludźmi wokoło. Co oni o tym myślą, jak oni podchodzą do tej sprawy, dlaczego jej nie ufają, dlaczego nie akceptują tego, że to może być prawda. Genialny reportaż zarówno w ogóle o tej jednej sytuacji, ale i o wszystkich sytuacjach, w których osoby pokrzywdzone zachowują się w inny sposób, niż byśmy sobie to wymyślili. I to jest brutalne doświadczenie, to jest w ogóle obrzydliwe, jak ludzie się potrafią zachowywać, jak potrafią osądzać. Dobrze, że ta książka powstała, dobrze, że jest takim śladem, który zostanie i mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Na kanwie po prostu tej historii postanowiłam przeczytać Kato Tata, Niepamiętnik, czyli właśnie książkę Halszki Opfer. Nie wiem, czy tak się czyta. Opisuje tutaj swoją straszną historię, od niemowlaka do po prostu 20 urodzin. Bałam się wypożyczyć tę książkę, bałam się, że ona będzie strasznie mocna i że sobie nie poradzę z emocjami, ale jednak ciekawość była silniejsza i postanowiłam, że po prostu najwyżej ją odłożę. Dziwią mnie w ogóle moje emocje, dziwi mnie, ale łatwo mi się to czytało. Może dlatego, że tak dużo już było powiedziane w tym reportażu, może tak dużo już sobie potrafiłam wyobrazić, i ta książka była dla mnie trudniejsza niż właśnie ta. Czy ja Wam polecam? Na pewno Wam polecam Mokradełko. Na pewno. A Kato Tata, no to już tak jako dodatek, bo tutaj z tej książki możemy się dowiedzieć wszystkiego, co najistotniejsze. Natomiast wydaje mi się, że ta, nie powiem, że lekkość, ale ta łatwość czytania tej książki polegała na tym, że w tej jest tylko to mięso z tej książki, czyli w tej są tylko najdrastyczniejsze, najokropniejsze momenty tej książki. A tu jest dodatkowo takie codzienne, bardzo trudne życie, które to jakoś tak emocjonalnie trochę pozwala odetchnąć. Tutaj tego oddechu za bardzo nie ma. Takie ciekawe. Jeżeli czytałyście którąś z tych książek, to dajcie znać. Dwie ostatnie książki to książki, które mi się nie podobały. Pierwsza z nich to Krótka wymiana ognia Zyta Rudzka. Pożyczyłam sobie tę książkę, bo ona zgarniała jakieś nagrody. Natomiast zaczęłam ją i to była już moja druga przygoda właśnie z Zytą Rudzką i powiem Wam, nie znoszę bohaterek, które ta pisarka tworzy. One są takie gruboskórne, takie szorstkie, ale takie nieszanujące, nie cieszące się życiem, nie posiadające żadnej przyjemności. Takie są nieprzyjemne, takie gburowate.
Goburowatość to jest opis wszystkich tych bohaterek, których doświadczyłam w tych dwóch książkach, czyli dwóch. I czytając je mam takie, Boże, już zamknij ryj! Nie chcę tego doświadczać, nie chcę tego czytać, nie jest mi to potrzebne. Super, że te książki zbierają jakieś niesamowite nagrody, natomiast to nie jest literatura dla mnie. Rozumiem, że ludzie mogą doświadczać w tym jakiegoś... czegoś dobrego po prostu. Natomiast ja nie doświadczam, już na pewno do Zyty Rudzkiej nie wrócę. A ostatnia książka to już książka, o której opowiadałam trochę w Haulesie, czyli Rozkosz. Książka do czytania jedną ręką. I ta książka nie była przeze mnie czytana jedną ręką. Nie podobała mi się. To jest erotyk, który właśnie zachęca do poznawania swojej kobiecości, do nazywania czynności seksualnych, swoich pragnień, swoich narządów. Natomiast wydaje mi się, że ta książka poszła za bardzo w to nazywanie, podręcznik jak co w danej sytuacji nazwać, niż w taką książkę właśnie o puszczeniu, co jest tutaj często podkreślane, o takiej swobodzie i przyjemności. Dla mnie ta książka rzeczywiście była taką próbą nazwania potrzeb i wszystkiego, co dookoła. I co mi się nie podobało osobiście, co mnie w żaden sposób nie podniecało, to to, że te historyjki są na kilka stron. A ja chyba bardzo potrzebuję, żeby historia się ciągnęła, żeby ona była taka przesiąknięta emocjami, uczuciami. Taka jestem romantyczna po prostu. No zdarzało się w takich zwykłych książkach, że po prostu podniecenie sięgało zenitu, a tu czytałam i byłam wręcz znudzona, bo rzeczywiście te eseje zaczynają się od tego punktu, w którym ma się coś zadziać i kończą się od razu po nim. Nie ma nic przed i nie ma nic po. Ja bym wolała, żeby te porno dla kobiet i instruktaż dla mężczyzn, tak jest tutaj napisane, składał się z dwóch, maksymalnie z trzech historii, żeby rzeczywiście troszeczkę chociaż wydobyć z tego jakiegoś kontekstu, jakiejś znajomości, jakiejś czułości. No najwidoczniej ja tego potrzebuję, na pewno nie wszyscy tego potrzebują, więc pewnie ktoś znajdzie w tym swój konik. Co jest fajne, to to, że Rozkosz składa się z historii kobiet z mężczyznami oraz dwóch kobiet. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to fajne, nowoczesne, potrzebne i takie po prostu powinno być normalne, choć z drugiej strony no mnie na przykład rozdziały z seksem kobiet, no to już w ogóle nie interesowały. W ogóle mnie to nie interesowało i tym bardziej by mnie to nie podniecało, więc może powinny być dwie wersje. Wydaje mi się, że na przykład, no nie wiem, czerwona mogłaby być kobieta z mężczyzną dla osób heteroseksualnych, a na przykład różowa z napisem czerwonym dla homoseksualnych osób. Tak mi się wydaje, że mogłoby tak być, no bo mi się nie chciało tego czytać i nie chodzi o jakieś, wiecie, obrzydzenie czy jakąś niechęć, tylko po prostu jeżeli czytam erotyk, no to chcę czytać to, co mnie interesuje. Ale w tej książce nie interesowało mnie niestety nic, a szkoda, bo nazwa Rozkosz, taka czerwona, ta książka fajna, no szkoda, szkoda, ale nie dla mnie. No i ponawiam pytanie, bo w Haulesie nikt mi nic nie polecił. Jeżeli polecacie jakiś fajny, ale taki naprawdę dobry, jakościowy, klasyczny, w sensie, że klasykę erotyków, no to z miłą chęcią skorzystam i zapoznam się i zobaczę, może odkryję coś nowego i fantastycznego w literaturze. I to by było, słuchajcie, na tyle. Bardzo trudny miesiąc, jak powtarzam po prostu w każdej możliwej sytuacji. Ciemno, szaro, okropnie, nie chciało mi się nic czytać, nie chciało mi się absolutnie nic robić, więc też tak wygląda ten miesiąc, że te książki są takie żadne. No, ale już dawno Was nie prosiłam o polecanie książek, a czuję, że teraz mam taki moment, w którym właśnie dochodzę do momentu, w którym nie wiem, co czytać, więc możecie w komentarzach polecać, a ja tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo w następnym filmie Kulturalne inspiracje filmowe, których dzisiaj oczywiście zabraknie. Pa!